pisarz jest sztuką w takiej najbardziej czystej formie, jeżeli chodzi o szkło. A jak to się robi? Prosto. Zaczynamy od projektu. Robimy specjalne folie i kartony do podziału ołowiu. Wycinamy potem, robimy szablony. Z tych szablonów wycinamy pojedyncze szkiełka i te szkiełka połączymy w coś, co jeszcze nikt nie wymyślił nic lepszego. Mówiąc krótko, ołów. Jest to elastyczny metal, nie żelazny, który poddaje się, układa się na szkle. Uwijamy go, lutujemy cyną, prawda, składamy to w całość. I zawsze twierdzę i to, co jest najwspanialsze na koniec, to jest wciskanie kitu. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale chodzi o to, że każdy witraż z lewej strony jest uszczelniany typowo szklarskim kitem, po to, żeby szkiełka nie dzwoniły i żeby to się po prostu nam nie rozleciało.